Dobra, to nie przeciągam dalej. Pokazuję, co miałam pokazać. Dla tych dziewczyn, które już 2 godziny temu widziały ten sam wzór w grupie, to będzie troszeczkę inaczej, żeby też nie było nudno. Dzisiaj będziemy robić ten romb, ten schemat na romb, który można wykorzystać, żeby zrobić fajne wiszące ozdoby na choinkę. Ja sobie wydrukowałam schemat po to, żeby tutaj niczego nie pominąć, ale taki romb też możemy wykorzystać, żeby taki patchworkowy kocyk wykonać. Ja znalazłam taki wzór na Pinterestie. Jeżeli ktoś będzie chciał go zobaczyć, to on jest przypięty do naszej oplotkowej tablicy. W ogóle zachęcam Was, jeżeli szukacie inspiracji, to wskakujcie na profil oplotki na Pinterestie. Tam jest cała masa tablic. Jeżeli chcecie, żeby te tablice były od razu widoczne u Was na profilu, to też tu napiszcie nam wiadomość na privie. Dołączymy Was do współtwórców i wtedy po prostu wszystkie te piny od razu wskakują na Wasze konto i są przyczepione tak jakby i u Was, i u nas. Dobra, nie gadam więcej, zaczynam pokazywać. Specjalnie wzięłam grubszy sznurek. To nie jest akurat sznurek z mili albo z bobinów. Akurat to jest taki sznurek, taki sam jak sznurowadła. O, eksperymentowałam z materiałami. Szczerze nie polecam, ale będę pokazywała na tym, bo wtedy jest po prostu grubszy i wszystko lepiej widać. Ok, zaczynamy od pierwszego oczka. Możemy zacząć od takiego śmigiełka, żeby nie wykonywać żadnych pętelek. Po to tylko, żeby stworzyć to pierwsze nasze oczko. O, jak widzicie, bez żadnego zawiązywania udało się zrobić pierwsze oczko. Ja się tak trochę przesuwam, żeby być bliżej lampki. Dzisiaj pracujemy przy jednym źródle światła. Dobra, zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, czyli budujemy taki pozorny słupek, po czym w to samo oczko wbijamy zwykły słupek. I powstał nam pierwszy rządek, w którym mamy dwa oczka do przerobienia. Przekładamy robótkę na drugą stronę, czyli koniec staje się początkiem. I teraz ta różnica od wzoru, który pokazywałam w grupie. Tu zaczynałyśmy budować słupki trzema oczkami łańcuszka. A tutaj będę pokazywała ten wzór, pracując tylko na słupkach, czyli wykonujemy jeden słupek, pierwsze oczko. Oj, strasznie ciasny ten sznurek. Poczekajcie, muszę trochę to rozluźnić. O, nabieramy, redukujemy dwa i znowu nabieramy i przez dwa. To jest pierwszy słupek i drugi słupek w tym samym oczku. Nabieramy i przez dwa i nabieramy i przez dwa. I w następnym też dwa. Jeden i dwa. Czyli w następnym rzędzie powstały nam już cztery. I znowu początek staje się końcem. I znowu dwa słupki w skrajnym oczku. Tu jest pierwszy i drugi. I teraz zaczyna się zabawa ze wzorem. Za każdym razem, kiedy mamy oczko skrajne, przerabiamy dwoma słupkami. A za każdym razem, kiedy jest to wewnętrzne, czyli w środku tego naszego rombu, przerabiamy jednym słupkiem. I właściwie to jest jedyne, co trzeba zapamiętać w tym wzorze. Czyli dwa środkowe przerabiam pojedynczym słupkiem. A tutaj znowu ostatnie jest zewnętrzne, więc przerabiam tutaj dwa słupki. Jeden i dwa. Ok. Ucieka mi cały czas to szydełko. Chyba bym musiała mieć większe dla takiego sztywnego sznurka. Ok. I pokażę jeszcze jeden rządek. Budujemy słupek. W skrajnym oczku wbijamy dwa słupki w jedno oczko. Czyli jeden i drugi. Tak, dwa. W tych wewnętrznych wykonujemy po jednym słupku. Ok. Tak, w każdym wewnętrznym wykonujemy po jednym. Tak, ostatni wewnętrzny i teraz mamy znowu skrajny, więc znowu wykonujemy dwa. Jeden i dwa.
I teraz, o co chodzi w tym wzorze? Cały czas pracujemy w ten sam sposób, czyli za każdym razem w skrajnych oczkach, czyli w pierwszym i ostatnim, przerabiamy po dwa słupki w jedno oczko, a za każdym razem w środku przerabiamy po jednym. I dlaczego ten wzór jest fajny? Dlaczego go wybrałam? Bo właśnie bardzo, bardzo łatwo jest go modyfikować do swoich potrzeb. Czyli dostosowujecie go do tego, co chcecie zrobić. Bo możemy tę pracę skończyć w tym momencie. Wtedy mamy tylko trójkąt. Możemy z tego nawet zrobić kolejny wzór na choinkę, gdybyśmy się uparli. Wystarczyłoby tutaj jakiś pień dołożyć, tak, i można wieszać. Ale możemy pracować kolejny rząd, budować kolejny, kolejny, kolejny i ten rąb będzie nam się powiększał. Ale jak stwierdzimy, że taka wielkość jakby nam wystarcza, czyli taka razy dwa, no to kończymy w tym miejscu i zaczynamy teraz budować kolejne rzędy, które będą się zwężać. Czyli tak naprawdę możecie zaprojektować swój, czy to kocyk, czy to jakieś ozdoby świąteczne, no indywidualnie, tak? Możemy to budować do takiego momentu, do jakiego potrzebujemy. Dobra, więc żeby nie przedłużać, bo ten wzór będzie cały czas jakby w ten sam sposób się kontynuował, pokażę Wam, jak zwężać. Wiktoria, tak, kamera była z drugiej strony, właśnie lepiej było widać, tak. Wtedy też miałam więcej świateł pozapalanych, ale niestety nie mogę teraz, dlatego też tak mówię trochę po cichu i tak mam tą kamerę trochę przyklejoną do twarzy. Specjalnie tak jest przesunięty ten obraz, jak sobie zobaczycie, to o, kamera jest tutaj koło mojej twarzy, tutaj. Po prostu, żebyście mnie słyszały. Dobra, nie będę przeciągać, także jedziemy dalej. Teraz będziemy redukować. Czyli z dwóch skrajnych oczek będziemy robić jeden słupek. Jak to robimy? Przerabiamy. Pokażę inny sposób niż ten, który w grupie. O. Nabieramy po jednym sznurku. Ach, przecież to ma być słupek, więc musimy zacząć od nawijania. I nabieramy po jednej nitce z każdego oczka. Trzy sznurki na szydełku. I wykonujemy słupek. Strasznie sztywny ten sznurek, widzę, że ciężko się na nim pracuje. Tak? Czyli z dwóch oczek zrobiłam jeden słupek. Później te wewnętrzne przerabiamy pojedynczym. Jeden. Drugi, trzeci, uciek. I kolejny, i kolejny. Widzę, że ja tu zajmuję pozycję strategiczną do serialu. Nie wiem, kto z Was jeszcze ogląda Belfra, ale to po prostu stało się rytuałem niedzielnego wieczoru u nas. Oj, niepotrzebnie przerobiłam ostatni. Przedostatni i ostatni, czyli dwa ostatnie, musimy przerobić znowu wspólnie. Czyli znowu łapiemy po jednej nitce z każdego oczka i przerabiamy jak jedno oczko. Oj, ucieka, ucieka. Tak. Zostają nam trzy sznurki. Przerabiamy i przerabiamy. Ok? I już widać, że nam się ta robótka zwęża. Przerobię jeszcze jeden rząd, żeby pokazać. Mam nadzieję, że coś tu wyłapiecie. Wzór cały czas wygląda tak samo, więc po prostu powielam to, żeby jak gdzieś tu jest coś niewyraźnie, żeby przy następnym rzędzie powtórzyć to, żeby nie było wątpliwości. Czyli znowu nawijamy sznurek na szydełko i tak jakby wykonujemy słupek, ale zahaczamy dwie nitki z dwóch pierwszych oczek. I trzy sznurki, znowu nabieramy sznurek i przez dwa. I nabieramy sznurek i przez dwa. Ok. O, Jacek, możesz mi coś popatrzeć? Coś tu się, widzę, dzieje. Dziewczyny, dajcie znać, czy wszystko widać, bo u mnie jakoś podgląd po prostu wymiękł. Możesz zobaczyć, czy jest wszystko ok? Chyba mój komputer po prostu się zgrzał dzisiaj. Jest wszystko w porządku?
i dwa ostatnie. Aha, tu tylko u mnie podgląd szwankuje. No to całe szczęście. Dobra, to gadam, co mam powiedzieć, zanim nam się skończy po prostu live, bo widzę, że coś tu komputer po prostu cały dzień pracuje, może dlatego coś nie może zatrybić, może już potrzebuje odpoczynku. Dobra, jedziemy ostatni rząd. Widać, dobra, dzięki Wiktoria. I znowu redukujemy w kolejnym rzędzie, czyli pierwsze, drugie oczko przerabiamy razem. Łączymy w jeden słupek. Strasznie sztywny ten sznurek, więc jak już są te ostatnie słupki, to już jest tak ciasno, że bardzo ciężko przełożyć szydełko. Dobrze, że pracuję tym teflonowym, ono jest takie sztywne, to pomaga. Ok. I dwa środkowe przerabiamy zwykłymi słupkami. I ten ostatnie dwa zewnętrzne przerabiamy tak, żeby zredukować do jednego słupka. I znowu trzy sznurki nabieramy przez dwa, nabieramy i przez dwa. Ok. I to samo w ostatnim. Tu już będzie dwa razy redukcja, bo zostały cztery ostatnie oczka, więc właściwie dwa pierwsze i dwa ostatnie. Czyli dwa razy redukujemy. Mam nadzieję, że mi siły starczy, żeby to przerobić. Raz i dwa. I drugi. Gotowe. I ostatni do redukcji, czyli dwa ostatnie oczka redukujemy w jeden słupek. Muszę sobie pomagać tym palcem, gdzie zawsze uczę na warsztatach, żeby tego nie robić. I gotowe. Wyciągnę szydełko, żeby nam nie przeszkadzało. Już Wam pokazuję. Nasz rąbik gotowy. Oczywiście on jest taki, wiecie, przerysowany, bo pokazywany na strasznie grubym sznurze. I jeszcze tak ciasno, bo ciężko było mi ten sznurek wyciągać. Ale sam wzór, jak go wykonać i jak go modyfikować na swoje potrzeby, to już chyba nic trudnego. Dajcie znać, czy coś jeszcze powtórzyć, pokazać jeszcze raz. Ja jeszcze tymczasem dam Wam znać, że dzisiaj już jest ostatni dzień, kiedy męczę Was ogłoszeniami o kursie. Dzisiaj już jest ostatnia szansa, kiedy można go kupić. Jeszcze do północy można go kupić w tej niskiej cenie z wszystkimi bonusami. Później niestety cena już szybuje, a kolejna edycja ruszy dopiero gdzieś w styczniu, może lutym. Zobaczymy. Jeszcze nie zadecydowałam. W każdym razie dostęp do tej edycji, która startuje jutro, możecie kupić tylko dzisiaj do północy. Także kto się jeszcze zastanawia, to ostatnia szansa, żeby dołączyć. I w międzyczasie zbieram pomysły na kolejne filmiki świąteczne. Myślę, że przed świętami to męczyć Was bardziej będę tymi filmikami niż kolejnymi tekstami na temat kursu. Oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania, to najlepiej wysyłać na maila. Nie ma problemu. Ale myślę, że już skupimy się bardziej na tych naszych wzorach. Dobra, super dziewczyny. Widzę, że nie ma pytań. Nie męczę Was. Już jest niedziela, wieczór, czas regeneracji przed kolejnym tygodniem, więc nie przeciągam. Miłego wieczoru. Ja uciekam oglądać Belfra. Pa, pa!